Słuchajcie, prawda siatki, jesteśmy z naszymi reprezentantami, nie trzeba przedstawiać szóstkowego zawodnika naszej kadry, Artur Szalpuk. I na dzień dobry rozśmieszyłem, nie? Szóstkowy czy nie? Nie wiadomo, nie wiadomo. Bo nie masz szóstki, tak? Dokładnie. Dobrze, Artur Szalpuk, Artur, jesteśmy na kilkanaście dni przed Mistrzostwami Świata, ostatnie zakończyły się złotym medalem. No to musi gdzieś powodować jakieś takie, wiesz, robaki w brzuchu, że jadę na mundial, no bo to jest coś dużego. No dokładnie, ostatnio nawet miałem tak jakiś nieudany trening i tak trochę się tym przejmowałem, tak nawet zupełnie niepotrzebnie, głupio, nie wiem nawet o co chodzi, ale właśnie tak sobie usiadłem i myślę, że nie szło, tak? Tak, i mówię, kurczę, mam 23 lata i jadę na Mistrzostwa Świata, na imprezę, która jest rozgrywana co 4 lata i to jest coś fajnego i dopiero do mnie to doszło i też jestem tym podekscytowany, nie mogę się doczekać i chciałbym już zacząć grać. No właśnie, jedziesz na Mistrzostwa Świata, nie pojechałeś na igrzyska, to był temat, to jest prawda, siatki, tutaj rozmawiamy o takim, to był temat taki bardzo przykry dla Ciebie, bo byłeś z drużyną na Pucharze Świata, oczywiście, Ty byłeś wtedy jako ten, który ma zbierać doświadczenie, jako uczyć się tej wielkiej siatkówki, natomiast w sposób naturalny wszystkim wydawało się, że Artur Szalpuk no, pojedzie na igrzyska. W to miejsce nagle jest decyzja, że jedzie Bartosz Bednosz. Ty już mówisz, że Ty przeżywasz ten mundial, czyli... Jedziemy dalej. Mamy tutaj techniczne różne problemy, ale ja sobie to pak, skleję wszystko. Czyli tak, nie jedziesz na igrzyska olimpijskie, a wydawało się, my wszyscy mówiliśmy, nie no tutaj nic się nie może wydarzyć, a się wydarzyło. I to ty właśnie jako jeszcze młodszy, ile? Wtedy 21 lat, tak? Tak. I dostajesz tak, takiego tak. Gonga, no. No nie było to fajne, szczerze mówiąc, już dawno, było to dawno, już raczej o tym nie myślę, nie pamiętam na pewno. Był to dość niefajny i smutny moment dla mnie, ale też w pewnym sensie zmobilizował mnie jeszcze do cięższej pracy. No tak, ale zobaczcie, co tu się dzieje. Nie jedzie Artur, jedzie Bartosz Bednosz i za chwilę gracie w klubie. Tak, graliśmy razem w klubie. Sportowa rywalizacja, no było trzeba jakoś do tego... przejść od razu, tak, no jakoś tam nie było tak, że ja byłem w klubie, Bartek wrócił z Rio, a ja podszedłem do szatni i mu sprzedałem lekko w twarz, tylko podaliśmy sobie normalnie ręce i trenowaliśmy, tutaj nie było jakoś większych historii. Czyli tam w miarę było, tak? Tak, no, tak, to, tak. To jest tak jednak w życiu, że no mimo wszystko ktoś ci coś zabiera, no na pewno jakby największym przyjacielem Bartek nie będzie dla ciebie. Nie, raczej z Bartkiem na kawy się nie spotykamy w naszym wolnym czasie, ale no tyle razy byliśmy ze sobą na różnych zgrupowaniach, treningach, że razem jesteśmy w stanie żyć. Wiadomo, w drużynie zawsze tak jest, masz kolegów, przyjaciół i też masz znajomych z pracy. Wszystko się w życiu, Artur, wyrównuje. Teraz to Bartek Bednosz no, przegrał rywalizację, bo tak to trzeba nazwać. Przegrał rywalizację między innymi z tobą i z kolei Bartka nie będzie na Mistrzostwach Świata. Artur, czy ty jesteś... Ale Bartek nie przegrał rywalizacji ze mną, tylko też przegrał z innymi przyjmującymi, teoretycznie, tak? Tak? To nie była żadna... Absolutnie. Bo bardzo często jest... Że albo skoro ty, to albo... jest prawda siatki, tak, właśnie, tak. Że albo ja, albo Bartek Bednosz, ale jest też możliwość, że jesteśmy razem w drużynie, więc to nie jest tylko rywalizacja pomiędzy mną a nim, tylko rywalizacja tylko wtedy, pomiędzy wszystkimi przyjmującymi. Wtedy rozgrywacz sprinter. tak, rozgrywacz sprinter. Znaczy, koncentrujesz się na przyjęciu, Artur, bo jest lepiej, na pewno jest lepiej. Ale to jest twoje teraz oczko w głowie, żeby dopracować element przyjęcia w sposób absolutnie maksymalny, bo to jest klucz. Wiesz, że dobrze przyjmujących atakujących, dobrze przyjmujących zawodników na twojej pozycji, no, ceni się wybitnie, tak? Ceni się wybitnie i finansowo też się ceni wybitnie. Nie wiem jak finansowo, bo ja tym dobrze przyjmującym raczej nie jestem. Na pewno jest to element, nad którym najbardziej pracuję, ale też nie staram się jakoś najbardziej zaprzątać sobie nim głowy, bo wiem, że też są inne elementy, wiem w czym jestem w stanie pomóc drużynie i trzeba pracować nad wszystkim, ale najwięcej czasu poświęcam przyjęciu. Jesteś taki spięty, jak stajesz na przykład w parze z Kubiakiem, bo wiesz, że to jest ten lider, wiesz, że to jest kapitan i wiesz, że nie chcesz zawieść. Nie. Kiedyś. Jak pierwszy rok byłem w kadrze, no to były takie emocje, że starałem się aż za bardzo
nie wiem, co tu się jeszcze, Artur, wydarzy, bo kolej carska wjechała w Spalek. Dokładnie. Już mieliśmy wszystko, dobra. A teraz już jest luz, tak? Teraz nie, już teraz tak, luz, pewnie, no, wiadomo, Kubi to lider, ale chce dla nas wszystkich jak najlepiej i to w sumie by głupio wyglądało, gdybym się stresował, że gram z Michałem, obok Michała na przyjęciu w drużynie i to by mnie paraliżowało. Dobrze, a czujesz się komfortowo właśnie przy takim systemie Vitala Heinena, czyli systemie ciągłej rotacji, zmieniania, szukania składów, czy wolałbyś jednak walczyć z właśnie, bo tam Kubiaka zostawiam w spokoju, bo myślę, że tutaj na razie nie macie szans, żeby go wygryźć z Szóstki, natomiast Śliwka, Kwolo, gdybyś wiedział, że wygrałeś z nimi rywalizację i jesteś tym pierwszym, czy nie? Czy jest okej? Okay? Jest nas czwórka przyjmujących, będą zmiany, będą rotacje, bo Kubiak jest liderem, ale znając Heinena, no on nie zawaha się też Michała zdjąć, jak będzie grał słabo. Ja myślę, ja to podszedłem do tego tak, że może na początku było wiadomo, że będą duże rotacje w Lidze Narodów, ale to pozwoliło nam jakby do tego trochę przywyknąć, a także zaakceptować, że tak będzie i nawet nie zastanawiałem się głęboko, jak bym wolał, żeby ta kadra wyglądała, tylko zaakceptowałem to, jak Vital chce to poprowadzić i no, jestem przekonany, że te rotacje będą spore. No dobrze, po co idziemy na Mistrzostwa Świata, to pytanie każdemu zadaję, bo tak, mamy fajną grupę, Artur, mamy fajną grupę, żeby wejść... Ja bym chciał poznać po pierwsze przepisy, jakie już panują, regulamin, bo ostatnio nagle się dowiedziałem, że punkty z pierwszej grupy będą się liczyły do drugiej rundy. Słuchaj, nie wiem, czy to jest prawda. Nie bierz tego jako pewnik. No właśnie, nie wiem też tego. Znaczy nie, punkty bierzemy na pewno. Z tymi drużynami, które awansują. I to jest... No to cieszę się, że mi to wyjaśniłeś, bo... To nie jest sprecyzowane, tak? Aha. I to nie jest sprecyzowane. Może się zaraz okazać, że bierzemy wszystkie na barki, bo u nas na Mistrzostwach Świata było tak, że brałeś punkty tylko z tymi, co awansowali, ale wszyscy razem się w pewnym momencie w te dwie grupy łączyłeś i wychodziło, że grałeś z każdym w tej drugiej. Tak, a tu jest inaczej. Tak. Więc to jeszcze doprecyzujemy, będziemy się dowiadywać i tak naprawdę no to jest w ogóle jakaś paranoja. No. Nie, no też się bardzo, dzisiaj też nam trener powiedział o tych 12 zawodnikach. Że dwóch za bandami, nie? No sobie tego nie wyobrażam, tak, że bo w takiej sytuacji myślę, że jeden z atakujących będzie musiał siedzieć, a potem co jeden libero lub jeden przyjmujący. No nie, to no już przyjmujący w ogóle... chyba nie, no bo nie zostaniesz w tym meczu z trzema przyjmującymi. No, no. To posadzisz, załóżmy, nie wiem, Wojtaszka albo Zatorskiego za bandami, no to jest bardzo niefajne, widzę, jak oni codziennie trenują i aż niesmaczne to się robi. Mam nadzieję, że to się jeszcze naprawi przed tymi Mistrzostwami Świata. No, wątpię, tak? No bo jeśli taka jest tego... No, natomiast pytanie, kto za tym stoi? Słuchaj, my będziemy w Warnie. Oczywiście nie wiem, czy tam będą ci najwięksi włodarze światowej siatkówki, ale my będziemy to dopytywać, bo jaki jest w ogóle sens? No bierzesz 14 chłopa, żeby dwóch siedziało za bandami? Dokładnie. No bzdura, nie? A tym bardziej, że Vital Heinen jest trenerem, który naprawdę wykorzystałby całą 14. I też po to wziął trzech tutaj, żeby trzech mieć w meczu. Tak, no dokładnie, więc no ja nie wiem, aż chciałem o tym napomknąć, no bo pytasz się o Mistrzostwa Świata, a ja naprawdę przez ostatni tydzień tyle informacji do mnie dochodziło, że ja nie wiem nawet jak ten regulamin, zmieniają się tak grupy w drugiej rundzie, kto z kim będzie grał, potem, że te punkty przechodzą, nic nie wiadomo. Jest niezły z tym zamieszanie, ale my myślę, że musimy się skupić po prostu na graniu i już przejdźmy dalej. Nie, no tak, bo dla siatkówki to jest katastrofa, takie przepisy, tym bardziej, że te wszystkie turnieje graliśmy czternastkami oprócz Igrzysk Olimpijskich ostatnio, więc po co to ruszać, po co to dotykać, tego absolutnie no nie wiemy. Słuchaj, bo to są... Ja wiem, że ty jesteś taki poprawny i nikogo tutaj nie będziesz faworyzował, ale zadam to pytanie, czy rozgrywający. Tutaj też będą zmiany. Tutaj też, czy dla ciebie jest różnica, jak gra Fabian, czy Grzesiu Łomacz? Tu mogę chyba powiedzieć tak prawdziwie i nawet niepolitycznie, że i z Fabianem, i z Grzesiem gra mi się bardzo, bardzo dobrze. Często się mówi, że to są bardzo różni rozgrywający, a ja na przykład mało widzę różnic, gdy dogrywają piłki do mnie do ataku, więc i gra i z Grzegorzem, i z Fabianem sprawia mi również przyjemność, więc obojętne to takie złe słowo będzie, ale naprawdę odpowiada mi gra z... Czyli obaj są na takim bardzo porównywalnym poziomie, tak? Tak, tak. Ale lubisz takie szybsze piłki, te
bo jednak Fabian troszkę gra szybciej. Czasami troszkę za szybko. Być może, być może. Ale tu na, ja tego tak na lewym jakoś... nie odczuwasz? Nie odczuwam, dokładnie. Też to czasami zależy od dnia, tak? Czy jesteś w stanie szybciej pójść, czy nie. Czy ci podwiesi, czy nie. No, czasami są takie dni, że po prostu potrzebujesz troszkę wolniejszej piłki, żeby móc spokojnie się zebrać, a czasami jesteś tak w przysłowiowym sztychu, nie mówię tu o sobie, tylko ogólnie o zawodnikach, żeby nie było, że zaraz, że no... Szyderka będzie. Troszkę za... Tak, szyderka, trzeba uważać, co słuchajcie, co oglądają prawdę siatki, bo potem sobie. Koledzy z drużyny oglądają, jest... wyłapują smaczki i od razu leci kontra. Więc... Nie, no naprawdę, naprawdę uważam ich za bardzo dobrych zawodników. Cieszę się, że z Grzesiem będę grał w klubie, tak? Też kiedyś chciałbym grać z Fabianem w klubie, ale wiadomo, że w życiu siatkarskim to różnie się toczy. Rosja nie. Czeka, od Rosja stoi czeka. Otworem. A właśnie, no ile jest prawdy w tych propozycji właśnie z Rosji dla ciebie, że była? Znaczy, myślę, że ile jest w tym prawdy, to... Ciężko mi to określić, ale myślę, że gdybym się zdecydował, to udałoby mi się tam pójść. A zdecydowałeś się na PGS Krebełchatów na powrót, bo? Bo nie chciałem zwiedzać piątego klubu plus ligi. Nie chciałem zwiedzać piątego klubu plus ligi przez 6 lat grania, więc wróciłem może na do swojego poprzedniego klubu. Wiem jaki to klub, wiem jak to wygląda. Jest bardzo dobrze zorganizowany, znam ludzi, słyszałem bardzo dobre rzeczy o trenerze Piatce. Roberto Piatce, bardzo dużo dobrych rzeczy. Było to dla mnie bardzo ważne. Od tego Będziego? Od Będziego? Ale z tego, tak, co ja słyszałem, tak. Będzie też chwalił sobie Roberto, ale i Grześ mi mówił, i trener Anastazji mówił, że to bardzo dobry fachowiec, więc naprawdę też, może nie rozmyślam o tym, ale też nie mogę doczekać się tej współpracy. No dobrze, Artur Szalpuk to nazwisko w polskiej siatkówce znane, bo tata siatkarz, no te klany siatkarskie tutaj opanowały, bo tak kurki, drzyzgi, szalpuki, jarosze, jest tego towaru. Ty byłeś skazany na siatkówkę, czy nie? Czy po prostu ona też tobie się podobała, czy może właśnie życie przy ojcu Jarosławie? Tak. Jarosławie, pozdrawiam cię. Jeden z największych szyderców, drodzy państwo, jakiego znam, Jarosław Szalpuk. Tak, szydzi ostatnio z mojego tutaj dzbaneczka z tyłu, ale ja się pokażę. Będziemy loki kręcić razem, Jarosławie, Szalpuku. U niego też coraz mniej włosów, więc. Muszę dobre światło i cię tam z tyłu sfotografować, tak jak ty mi to robisz i mi wysyłasz te zdjęcia. Dobra, czyli byłeś skazany na siatę? Myślę, że po części tak. Jak miałem z 3 lata, 3 to chyba by jeszcze Jarek grał. Jeżeli dobrze liczę, no to tata zabierał mnie na Legii na każdy trening, tak? I często gdzieś ta siatkówka była w moim życiu. Na pewno kierunek sportowy to zawsze. Trochę się zmieniało, piłka ręczna, trochę koszykówki, ale gdzieś zawsze powtarzałem, że chciałem grać tu siatkówkę, no i miałem na tyle szczęścia, że mi się to udało. No udało, nawet lepiej niż staremu. Ha, no, jest riposta, panie Rosławie. No wiesz, prawdzie siatki można też takie prywatne załatwiać sprawy. Także, bardzo dobrze, ale zalinkuj temu starszemu tak, ten odcinek, także żeby tak sobie obejrzał. Dobrze, Artur, Politechnika, Radom, Skra, tak? Gdański, teraz Skra. 23 lata i 5 zmian klubów. No, na razie tak przemieszczasz się po Polsce. Tak. No ale teraz podpisałem 2-letni kontrakt, to mam nadzieję, że się uda w końcu spędzić gdzieś dłużej czas. No to będą 3 lata w Bełchatowie. No tak się akurat złożyło. No też jakoś nie dopisywałbym do tego większych teorii, po prostu jakoś tak się potoczyło. Wiadomo, jak się dzieje w Gdańsku. Nie dzieje się źle, tak, ale... No ale są problemy, Są problemy finansowe. Mam nadzieję, że w przyszłym sezonie już ich nie będzie, bo też to trzeba życzyć dobrze tam chłopakom, którzy grają, żeby klub nie miał wobec nich żadnych zobowiązań. Są tam też odpowiedni ludzie, którzy myślę, że z tym wszystkim sobie poradzą. No i czasami też rzeczy zewnętrzne powodują tak, a nie inaczej, że no dużo jest tych zmian klubów, ale dla mnie nie jest to jakiś wielki problem.
trener Anastazji, trener Heinen, obaj wybuchowi, obaj troszkę szaleni, kochający siatkówkę, pasjonaci, czyli rozumiem, że twoja asymilacja tu w tej drużynie u boku Vidala Heinena przebiegła spokojnie po Anastazji. Nie. Nie? Nie. Myślę, że choć wydaje się, że są podobni, to ja osobiście uważam ich za zupełnie różnych trenerów. No to znaczy, czemu? Opowiadaj w takim razie. Znaczy tak, Anastazji troszkę mniej personalnie ciśnie, nie? Bo ja on ciśnie, chociaż nie, no zdarza mu się ten czerwony zrobić i krwitule i rytm. No może za, jak gdy są na ławce trenerskiej, no to faktycznie Ale inni w metodyce pracy zachowują. Rozumiem, tak? Kurczę, aż sam nie wiem, ale naprawdę odbieram je, właśnie widzisz, przychodzisz, mówisz mi, że oni są bardzo podobni, no, tak, z boku, tak? A ja nawet sam tutaj nie jestem w stanie do końca powiedzieć dlaczego, ale mam takie wrażenie, że to są zupełnie inne osoby. Też nie chcę mówić, ale też nie wypada mi teraz mówić, no bo jestem u trenera. Wprawdzie siatki można mówić wszystko. Nie, naprawdę, ciężko mi to teraz by tu opisywać. Myślę, że to jest nawet na dłużej musiałbym to tak... Załóż okulary, to ci nie pozna. Nie pozna się. Pojedynczo jakoś każdą cechę, ale ja mam wrażenie, że to są zupełnie inni trenerzy. Ale masz taką siłę, że wytrzymujesz to ciśnięcie Vitala, bo on potrafi naprawdę tak eksplodować i to już widzę, że nawet do tych starszych, jak do Pawła Zatorskiego, to jak ruszył? Mam, choć trener mi mówi, że wtedy wyglądam, że robię jakąś minę groźną, że... Jak on krzyczy, no? Tak, że źle to odbieram. To jest bardzo, bardzo inteligentny człowiek, który przeczytał bardzo dużo książek i czasami mówi mi takie rzeczy, że po mojej pozie, gdy on do mnie mówi, jest w stanie wyczytać, czy ja go naprawdę słucham, czy tak naprawdę mam to gdzieś, co on do mnie mówi, to więc fakt. Trzeba bardzo uważać na tego typu rzeczy. Czyli czyta was, myśli, że was czyta, ale myśli, że dobrze to robi, czyli on naprawdę wie, co się tam wewnątrz was dzieje? 80% rzeczy trafia w moim przypadku, więc naprawdę trzeba się pilnować, trzeba być z nim maksymalnie, myślę, szczerym, bo on wobec nas jest taki i też chce, żebyśmy my byli wobec niego tacy. No a jak jesteś w niego nieszczery, no to zaraz ci powie, że lewy palec ułożyłeś tak podczas rozmowy i że nie do końca mówisz prawdę. No dobrze, ale czy ty jego metody pracy, bo słyszałem, że... Nie, przykład... też ja myślę, ja przynajmniej w mojej opinii, początkowo... Nie wiem, w szoku byłem? No w szoku. Trochę zdziwiły mnie te reakcje, bo nie spodziewałem się tego, ale też do tego przywykłem. Wiem, że on ma w tym swój jakiś cel. Też mu zależy na tym, żebyśmy wygrywali i grali dobrze. I tak jak do rotacji, tak do pewnych zachowań przywykłem i to w żaden sposób nie tłamsi. Jeżeli takie zachowanie cię tłamsi, no to moim zdaniem znaczy, że jesteś słaby psychicznie i się nie nadajesz. No bo każdy może na ciebie krzyknąć, przeciwnik pod siatką, kibic. No, a propos Jarka, tata mi kiedyś opowiadał, że w Nysie kibice to bardzo dużo różnych słów krzyczeli, gdy... A, czyli tam te kurkowie. Tak, ruszyli do Jarosława. Akurat i tak mieli, poznali się na gościu. Akurat mi tak przyszło, nic nie miałem do kibiców Nysy, bo grałem w poprzednim sezonie Pucharze Polski w Nysie i bardzo, bardzo fajnie dopingują swoją drużynę, ale akurat tego dnia nie dopingowali. Ale zobacz, co się dzieje, pszczoła do nas przyleciała. Pszczoła. Dobrze, wieski rozmawiamy z pszczołą. No dobra, natomiast coś chciałem powiedzieć, ale wiecie jak to jest. Zapomniałem, a miałem coś fajnego. A właśnie, a propos tych metod pracy, bo czy to się może udać? Czy możemy zdobyć medal, kiedy zawodnicy zaczynają na przykład trening trzymając rękę w majtkach prawą, a wszystko robią z lewą? Jest tak? No macie takie. Mamy. Była taka gierka, no nie w majtkach, w spodenkach, tak? Spodenka. Bo potem przecież piątki sobie przybijamy, no to jak w majtkach trzymać? W spodenkach, a drugą, tak, no to te jego gierki są, mi się bardzo podobają. No, jeszcze żadna gierka się nie powtórzyła, a już naprawdę sporo mieliśmy tych treningów.
fajny sposób na rozgrzewkę, naprawdę. Można się spocić. Miła odmiana. No dobrze, i jeszcze kończąc ten temat. 14 siatkarzy, którzy przed zgrupowaniem wiedzą, że jadą na Mistrzostwa Świata. Ryzykowne. No jest to ryzykowne, bo naprawdę, no kontuzje zdarzają się bardzo często. Ryzykowne to raz, dwa. Niektórzy mówią, że pozbawieni byliście już tej rywalizacji, że byliście pewni, że jedziecie na mundial i wtedy no, nie przekroczysz tej granicy 100%, tak? Czyli na tym treningu nie dasz 120, tylko dasz 80, bo wiesz, że jedziesz, a też myślisz, słuchaj, lepiej, żeby się nic nie stało, bo wtedy to na pewno nie pojadę. No, słuchaj, no, gdybym tam bednoża wrzucił, no to przecież byś dał te 120. Ale no. Czemu Bartek tak często pada w naszej nie rozmowie? Nie wiem właśnie. Nic nie mam do Bartka, naprawdę. Bo jedziemy, do Bartka też pojedziemy do prawdy siatki, na espresso. No do i modelu. Myślę, nie, no, żartuję, myślę, to, myślę, nie Bartka, dobrze. Myślę, że Bedni powie dokładnie to samo, że nie ma większego problemu ze mną. Że jakby tu był, to on by 300 dał, powiem. Może. No nie ma, absolutnie. To jest taki... Być może to Kwolo zajął jego miejsce, a nie ja. Pogadamy i z Kwolem. Dobrze, ale to mówimy, że jak kogoś byśmy wrzucili, przyjmującego, to dałbyś więcej, nie czując się pewny wyjazdu? Moim zdaniem to bardzo często dopisujemy teorię do tego, co się dzieje. Ideologię. Ideologię. Jest bardzo... Każdej decyzji mamy plusy i minusy. I na pewno to, o czym mówisz, być może tak jest, ale ja to bardziej odbieram tak, że trener ma już swoją grupę, która jedzie na turniej. My zyskujemy pewność tego, że pojedziesz na ten turniej. Wiesz, że pracujesz już po to, żeby dobrze się tam zaprezentować. W moim przypadku... Nie ma to różnicy. Nie ma różnicy. Tak, bo... Gdybyśmy, na przykład była ta do końca rywalizacja, no to byśmy mówili, że tak spodziewam się, żeby były takie zdania, załóżmy, że byłby nas teraz tu 18, no to, że na treningach są jeszcze większe rotacje, jak to u Witala, że są jeszcze większe rotacje, że jeszcze mniej się zgrywamy, że nie mamy pewności, że pojedziemy, tylko żyjesz w stresie, załóżmy w stresie i stres ci nie pozwala dobrze trenować i pracować na 100%. Zawsze można coś znaleźć, tak? Mhm. Podjął taką decyzję, gdyby nas tu było 16, pasowałoby mi tu, jest nas 14-15, bo Tomek jest, też mi to pasuje i no jakby wydaje mi się, że nie ma tu osoby, która z powodu tego, że nie ma rywalizacji, daje z siebie na treningu 80, bo jesteśmy grupą, która się wzajemnie ma. I wiemy, że musimy dawać na treningach 100-110%, żeby to przyniosło efekt na Mistrzostwach Świata. Bartek, dziękuję ci pięknie, prawda siatki. My już nie będziemy męczyć przed wylotem do... Jaki Bartek? Kurde. Co ty myślisz? Nie, bo napisał mi tu ktoś, zobacz, Bartkowi dobrego występu życzą i dobry live. A bo live był wczoraj. Przeczytałem mi tego. Artur. Dzięki wielkie, Artur Szalpuk. Słuchaj, wtopy w prawdzie siatki będą, ale oby były tylko takie, oby wtopy nie było na tym mundialu. Będziemy tam w Warnie, będziemy pewnie spotykać się niejednokrotnie. Niech nasz internet, YouTube żyje siatkówką. Jeszcze tutaj jest taka, wiesz, nie zdaję się sprawy, że na YouTubie to trzeba powiedzieć, słuchajcie, dajcie lajka, dajcie suba. Tak, lajkujcie, subskrybujcie, trudne słowo. Czekaj, bo pamiętałem, Like jest po prawej stronie, a subskrypcja a po lewej, więc oglądajcie, wspierajcie nas, wspierajcie kanał, siatkówkę przede wszystkim. Ale prawdę siatki też, bo bardzo fajna inicjatywa i siatkówkę ogólnie też. Kibicujcie. Dzięki, pozdrawiam. Dzięki wielkie, tyle. Artur Bartosz Szalpuk.